niedziela 10 kwietnia 2022 roku. Ja jadę wiślaną trasą rowerową w Zabrzegu, jedną z najbardziej uczęszczanych tras rowerowych w Polsce. Jaki jest stan tej WTR-ki? Tutaj to widzicie po tych wszystkich remontach kolejowych. Druga jest totalnie rozwalona, zabłocona. No szkoda go dać. Jest wniosek, żeby tę WTR-kę stąd po prostu zebrać. Puścić ją Kaindzy, ale zaś w sensie Kaindzy to oznaczałoby dogadywanie się z koleją poprzez Czarnolesie, przez Cymiel. Jak ktoś jest miejscowy, to będzie wiedział, jak to prowadzić, a nie tutaj takimi bajorami. I po tym jeszcze jest taka strasznie dziurawo asfaltowo druga. No, biurokracja niesamowita przy tym jest, ale mamy nadzieję, że w końcu się to uda. Póki co niestety WTR tutaj prowadzi, jak widzicie, jest po deszczu, ja się kopię w tej drodze, no po prostu to nie jest droga do rowerów, nawet do takich jak mój. Masakra to jest. Niby jakieś kamienie są, ale co to do... Powinni nasuć takiego kamienia, na to taki drobny jeszcze i uwalczyć. Bo o asfalcie to nawet tutaj nie ma co dodać. To jest wstyd. To jest wstyd. Jak to się nazywa na Śląsku, wodo gańba, żeby trasa rowerowo wiślano ogólnopolsko prowadziła przez taki dziadostwo. Jedną zrobili fajnie tory, cała ta sztreka, tudzież bana, a inną z dziadowami. Ciekawe, jak tutaj sytuacja z tymi znakami WTR będzie wyglądać. My tutaj zrobili haja z tego powodu. Znaki zniszczone były, powykrzywiane, wywalone. Że coś tu naprawione jest, ale... Zobaczymy. Nie wierzę w to po prostu. No wiecie, jak to jest, że jak jest jakiś remont, jest trasa rowerowa, to znaki zawsze jakimś dziwnym trafem wyparowują. Już po tym w ogóle się nie pojawiają. Był tutaj znak po lewej stronie, nie ma nawet śladu po nim. Tam dali za tymi koparkami był następny znak, też po lewej stronie, też nie ma po nim śladu. Jeszcze jest ślad po Greenwayu na drzewie. Walec jakiś jest, coś jednak będzie robić chyba tymi drogami. Tak, tu była kiedyś dawno wyładownia w Zabrzegu. Dobrze. Tu było przejście. Przejścia już nie ma. Ono było tak tymczasowe. W
znak po prawej stronie łopką. Żadna pierona go nie ruszyła. I dobrze. Po lewej stronie też powinien być. Jest pokazane, że nie chcę skręcać. Jest nowy asfalt na drodze. A tu jest inna znak. Jest naprawiony. To pół biedy. Słuchajcie, wszem i wobec było wiadomo, że ten budynek zostanie wyburzony tutaj. Jakimś cudem łowstwa. Jednak go nie będę burzyć. Teraz wam pokażę, jak tutaj tym WTR-em przejechać pod tym tunel. Znaki są co prawda tam, na tamtym słupie, ale je widać przynajmniej. Powiem wam, że tu jest taka niespodzianka. Kabel jakoś wisi. Ale my możemy przejechać tym. Bez siadania z rowera idzie przejechać. WTR-em teraz jedziemy w lewo. Wracamy się do Czarnolesia. Tam jest. Tu jest granica. To jeszcze jest to gminie tutaj. Tu już się zaczyna teren kolei. Tam widzicie, jak ta droga wygląda. Ale tu idzie WTR. Tak, ja już jest na terenie chybia. Takie oto płyty tutaj są. Ja już to też wiele razy pokazywał. Wisła 1200 tutaj jeździ ten ultramaraton. Ciekawe, czy w tym roku pojedzie. Pewnie ja, skoro w czasach pandemii się odbywało, to teraz już jest po pandemii, więc pewnie pojedzie. Ja idę dzisiaj na nockę do roboty, więc dzisiaj ta kolejna relaksacyjna, żeby nie siedzieć cały czas w chałupie, żeby nie grzać dupy przed elektroniką, żeby się chociaż trochę móc rozruszać. Ale lepszy jest taki teren leśny, chociaż tu z prawej strony coś się mroczy i no niestety, żeby mnie nie doloło. Zrywka drewna. Ja by to określił mianem gospodarki rabunkowej. I moment,
ten przejazd kolejowy. Ludzie spacerują. Dobrze, że się ruszają z tym fałkiem. Już te mózga tu idą od zachodu. Nic dobrego nie wskazują. Nie, tutaj kotletów nie zrobimy. Jedzie, ale... Jakieś fotografy. Ale dobrze. Przynajmniej mają swoje pasje różne. Jedni chodzą po opuszczonych obiektach, robią tak zwany urbex. Jedni chodzą po lesie z aparatem, drudzy chodzą po górach, trzeci wpływają na basenach, na różnych jeziorach, gdzie zaczyna mi wypadać. Chodzi jeżdżą na nartach w górach, wśród nich także i ja. Piąci jeżdżą na rowerze, szóści gonią, siódmi grają w karty, chociaż tego nie pochwalą, w sensie jeśli chodzi o gry na pieniądze. No i tak by szło wiele wymieniać. Co niektórzy zostają nawet księdzami. Ale to już nie jest pasja, to już by bardziej powiedział, że powołanie. A nie po darmo, że mu o tym wspomniał. Z racji tego, że dzisiaj jest taki historyczny moment u nas. Mianowicie ksiądz Zygmunt do tej pory był administratorem naszej parafii tutaj w Ligocie Miliardowicach, od dzisiaj oficjalnie jest już niej proboszczem. Także gratulujemy, cieszymy się i życzymy cierpliwości i wytrwałości wśród nas. Nie są my łatwymi ludziami, ale to co ksiądz Zygmunt tutaj wśród nas robi, zasługuje na ogromne pochwały i na ogromny szacunek do niego. Ja mogę powiedzieć wprost, że jest to ksiądz z prawdziwym powołaniem. Jest taki może zwariowany, ale to jest takie pozytywne nastawienie do ludzi i to się chwali, i to się lubi, i tak powinno być. Kurczę, on to może oglądać te filmy, a ja się tak rozgodął, szafarz też ogląda, to wiem. Pozdrawiam księdza i szafarzy i ministrantów i wszystkich tam z naszego kościoła. Nie boję się o tym powiedzieć. Chociaż wiem, że czasem jak się ktoś powie o kościele w internecie, to potem takie różne kosmouchy się odezywają. Powiedział kocmouchy, w internetach piszą różne pierdoły o księżach, ogólnie o kościele, o papieżu nawet, że ostatnio przeczytał. Takie pierdoły ludzie wypisują, ręce opadają. Jak się spytasz takiego człowieka o szczegóły, to się tak moto, tak pieprzy, kręcone odpowiedzi dawają. No nic, tylko się śmieją po prostu z tego. Ja się z tego śmieję po prostu. Trole internetowe, o. Kocmouchy.
Był artykuł jakimś tam księdzu, a tam już jakiś kosmołów się odezwał, że pieniądze biorę, w ogóle takie różne rzeczy, że mam i ludzi o jakimś tam niebie. A się go spytałem, a skąd ty o tym wiesz? Znasz go osobiście. I zaczął kręcić takimi głupimi odpowiedziami, że ją mu śledztwo w kościele przeprowadzić. Ale jeżeli, no to było de facto oskarżenie tej osoby, ktoś napisał tak obraźliwy komentarz, że ja się musiał odezwać tam. Nie chodziło o naszego księdza na szczęście, ale chodziło o naszego księdza, to z pewnością Roba by go o tym poinformował. Że ktoś taki kosmóg wypisuje z góry. Dobra, no to ja się nie boję tam o kościele gadać. Mi żaden paruch nigdy w życiu niczego złego nie zrobił. Są różni, ale ludzie, każdy jest różny. Jeden jest gorszy, drugi jest lepszy. Ale to też są ludzie. No. Matko Święto, no. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. A pedofilem to może być każdy, bo baba, chłop czy ktokolwiek inny. Tak jest pedofil, wiadomo, nie ma żadnej litości. Niezależnie czy jest nauczycielem, księdzem, czy doktorem, czy inżynierem, czy jakimś tam habilitowanym, czy wykładowcą na uniwersytecie, czy papieżem nawet. No to już byłby mega skandal, ale tacy ludzie są wszędzie i tutaj do nich nie może być żadnej tolerancji. No a dzisiaj też jest 10 kwietnia, nie? To ludziom też się kojarzy z czymś innym, ale już o tym wspominać nie będę za bardzo. Dzisiaj jest 12 lat, jak się rozwalił samolot we Smoleńsku. O! Proszę. Mamy policję. Gdzie oni tu szukają? Pewnie tych, co tu parkują, mam do tym zleczają. Nie pal ognia w lesie, głowa z ogniem mnie nie jara. Tam się leje. Kamizelka odblaskowa, to nigdy bym chciał, że jeje taka misja. Pamiętajcie, że picie, gorzoły, jak się jedzie na rower, nie jest skazane, że to jest moim zdaniem przestępstwo wręcz. Także zero gorzoły,
zero jakiegoś szlastania. Nie cierpię, jak rowerzyści piją piwo też. Także nie pijcie. Jak będziecie pić, roba się o tym dowie, to będziecie mieć z tymi panami tam, którzy ich miją do czynienia. Tak, trochę skrócę te rajdze, bo tutaj z prawej strony od zachodu idzie chmura jako czarno. To jest z nich zaczyna coś tam pyszczeć. Zapowiadali deszcz. Ja się tak wybrał trochę otwiera drzwi. Ryzykowałem. I widzicie, czarne chmurska idą. Ja jadę w stronę jasności. Tak to troszkę deszczyk se popaduje już. Ale tam jest druga główna. Tam są też przystanki autobusowe. Więc w razie dreki będę mógł się przebrać na te przeciwdeszczowe lunty. O, widzieliście? Przelatywały se tam jakieś daniele. Ale pamiętajcie, że zawsze trzeba iść się poruszać. Zawsze trzeba iść na rower. Nie wiadomo, jaki jutro będzie. A nie tylko gapić się w te komputery. No jak jest taka pogoda, no to jeszcze, ale... Sum się też gapie, ale sum się gapie, no widzicie, jak się gapie. Ale te filmy też trzeba jakoś montować, nie? W końcu widzów przybywa. Dzisiaj na Facebooku znowu tam mnie dodali. Kurczę, chyba jakoś ulewa idzie, bo coś się szumi jak piorun. Ale mnie chyba dorwie. Jak mnie jeszcze nie wskąpało, to już będzie przekręt. Jakby jeszcze przed robotą się wykąpać. W sumie nie ma źle, ale... Żeby nie lubo za fest. Za suchy dojechać do chałupy. Panowie, dzisiaj za do roboty. Ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Zaczyna dojść coraz bardziej. I chyba będziemy też kończyć nagrywanie minimum przeciwdeszczowej osłony na kamerę, a nie chcę, żeby mi ją zalało. No niestety ulewa. Ulewa. Więc trzeba się trochę wpychnąć. Albo już teraz się obiec. Chyba tak to zrobimy. Coś może tam kawałek dali są przystanki autobusowe w Iłowicy. Tak widzę, że to chyba jest taki przejściowe. Ale nie chcę, żeby mnie zmoczyło. Kurde, musi dojść, no. Taka fajna rajda się zapowiada. Tu jest, kurde, jasna, a za mną taki kurska czarna. Ja mam do 22 czas. Ale się mi dotykało. Serwicie i znowu zębatka z tyłu.
nogokryta, wyregulowane przeciepki, obydwie. Fajnie się jeździ. No było czyste, a już jest zasypione. No ale cóż. Są takie warunki. Myślę, że już niedługo, właściwie to już mogę jechać dalej, bo już przestało upadać. Tak, no to ja wrócił na trasę. Jak widzicie, po deszczu wyszło słońce. Myślałem już te przeciwdeszczowe lunty obrykać, ale był przystanek, więc tam też się schował i nie oblikałem. No nie miało to już sensu, jak widział, że to je na takiej przejściowej deszcze klara po korze. No. No i tak my się zgodali na temat tego strachu, jaki wywoływano w czasie tak zwanej pandemii, bo dzisiaj już faktycznie są my po pandemii, według oficjalnych danych. Przez 2 lata wywoływali taki strach w ludziach, jako to straszną pandemię, jakie to straszne rzeczy się dzieją na świecie. No i ludzie w to niestety uwierzyli w większości. Jo, na szczęście nie, chociaż z początku żeś miał takie tendencje. Ale uznałem, no kurczę, roba ty idioto, zaczynasz wierzyć w takie pierdoły po tej całej pandemii. Co ty robisz, no nie człowieku? No i w końcu rzekł, zmądrzał do reszty, a potem przyszedł czas, kiedy musiałem się jeszcze bardziej z tym kłamstwem zmierzyć. Tą całą propagandą, kiedy mi samemu wyszło, że jestem zarażony. Kiedy musiałem się poddać izolacji przez prawie 3 tygodnie. Truli mnie rozmaitymi lekami, różnymi pieroństwami. Na szczęście, jak szybko się to zaczęło, tak szybko się to skończyło. No cóż. Ale ludzie chodzili w tych maskach, w tym wszystkim. Tacy byli wystraszeni całą tą sytuacją. Oglądali telewizory. Jedna osoba się tam kiedyś wypowiadała, że cały czas ma załączony telewizor i cały czas TVP. I dosłownie cały czas ryczała. Nie mogła się z tym pogodzić, co się to robi, że jako to straszna tragedia jest. I ludzie się pozamykali w chałupach. Na szczęście i oni. Ludzie się w chałupach pozamykali, boli się tego, ale w końcu zaczęli luzować te obostrzenia, ale ludziom to w głowach dalej zostało, dali taki mętlik mają i ja na szczęście od pewnego momentu, że się przekonał, że to wszystko jest gówno, prawda, że tak powiem, że to tylko jest wywoływanie takiego strachu w ludziach, robienie z ludzi wariotów. Takie demonizowanie tej całej choroby, która moim zdaniem niczym wielkim się nie różni od grypy. Jest osłabienie, jest gorączka, chociaż ja tego w ogóle nie miał żadnej gorączki, ale słabych był. Taki fanzolini, głupot, straszenie. Na grypę ludzie też umierają, na różne choroby współistniejące też umierają, więc to nie ma nic dziwnego.
potem zaczęli siać propagandę na temat oczkowania, tudzież keczupowania, jak to jeden z youtuberów określił, pan Łukasz. Pozdrawiam, znamy się, kiedyś mieli wspólno rajza nawet. I zaczęła się ta jazda o tym keczupowaniu, oczkowaniu, żeby jak najwięcej ludzi złowić, żeby jak najwięcej dać się zakeczupować. Muszę na chwilę przestać, bo pewnie jakiś zwolennik pojedzie jeszcze w ogóle stanę. Ale generalnie rzecz biorąc, zaczęli siać propaganda. Najpierw, że będą dwie dawki keczupowania. Potem się okazuje, nie, że jednak te dwie dawki nie wystarczą, że jeszcze trzecia będzie. Potem się okazuje, że jeszcze nie, bo cenikierzy mają słabą odporność. Jeszcze czwartą im dowalimy, nie? Taki fanzolenie kota w bambus. Jo, ani jednej dawce, że się nie poddał. Jedna osoba, z którą mam bardzo bliski kontakt, poddała się dwóm dawkom, a i tak zachorowała, więc to wszystko jest gówno warte. Zresztą z początku ta osoba, z którą pracuję, akurat była gorącym zwolennikiem, żeby się chronić, żeby się izolować, żeby maski zakładać. Potem przyjął dwie dawki keczupu i zachorował, słuchajcie. Zachorował, dość ciężko to przechodził i w końcu chłopa oświeciło, że roba miał rację, że roba miał recht, że to jest gówno, prawda, że to gówno daje i jest to po prostu szaleństwo rządzących nie tylko naszym krajem, ale też innymi. Zbiorowo propaganda, która po prostu ma na celu tylko i wyłącznie wystraszyć ludzi, a być może i nawet ich wytruć. Mocne słowa padają, ale musiałem to poruszyć, ten temat. W końcu jest taka fajna pora teraz na przemyślenia różne, na różnego rodzaju tematy. Więc ludzie się zaczęli poddawać temu keczupowaniu. Dali był ten strach. I on nadal jest, tylko że już trochę w mniejszym stopniu. Dali tak. Ludzie się wystraszyli. Jak się ktoś dowiedział, że nie masz zakeczupowany, to jesteś człowiekiem drugiej kategorii. Mają cię gdzieś. Takie segregowanie ludzi, które my już w historii przerabiali, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że wróci to wszystko już do normalności, że skończy się te... Chciałem teraz brzydko powiedzieć, ale powiem wprost, że skończy się to fanzolenie. Miałem na myśli inne słowo, no ale u mnie nie ma przekleństw na kanale. Bo generalnie rzecz biorąc, co nikierem ludziom odwaliło na mózgi, to totalnie. Pewnie wszyscy, pewnie co nikierzy, co to oglądają teraz, pewnie wyłączyli już ten film. Ale roba go do to, co mi na język przychodzi. Takie jest moje zdanie na temat tej całej plandemii, tego całego wariactwa związanego między innymi z zamykaniem stoków, z zamykaniem czegokolwiek. Swego czasu, jak już tak dużo zamknięcia było, to nawet ludzie zaczęli wreszcieć, żeby zamknąć kościoły. Jedyne instytucje, które jeszcze były wtedy otwarte. I na szczęście ich nikt nie zamknął. Więc to była jedyna instytucja, która się
uchroniła od zamknięcia. I bardzo dobrze. Dość tego świrowania z tymi keczupowaniami, oczkowaniami, z tymi paszportami covidowymi. Ja się muszę przyznać, że ja na czeskiej granicy ani razu żadnego paszportu covidowego nie pokazywał. A nawet jakże było zdrowieńcem, to miałem ten paszport. Co prawda wodziłem go ze sobą, ale to było tylko na wszelki wypadek, jakby się ktoś przepił. A po tym, jak mi się skończyła ważność tego paszportu, zaczęli mnie bombardować skierowaniami na keczupowanie. Już miałeś powiedzieć inną nazwę, ale się wstrzymiem. Mam już chyba 6 skierowań i mam to gdzieś. O. Nie pozwolę się złowić. Ja nie ma ryba, chociaż jeżek spod znaku zodiaku takiego, ale nie ma szans. Ja świństwa nie będę przyjmować. Są tacy, co go przyjęli i pożałowali tego. Także moje zdanie jest takie, jakie słyszeliście. I to się nie zmieniło, nie zmieni i nie zmienia. Nie będzie mi nikt rozkazywał, czy się mam zakeczupować. Cały czas mi przychodzi to jedno słowo. Nie będzie mi jakiś facet na ulicy, czy w autobusie, czy w cugu, czy kaj indziej rozkazywał. Tylko po prostu, są my ludziami, są my wszyscy równi wobec siebie i tego się trzymajmy. Nie dajmy się zwariować, roba cały czas taki hasło rzucą i dalej rzucą. Nie dajmy się zwariować temu systemowi, temu straszeniu, bo to po prostu do niczego nie prowadzi. Strach, który oni sieją, to jest po prostu wszystko wywołane celowo, wszystko zrobione pod publikę, byś tak powiedział. I no to przede wszystkim na celu zrobienie z ludzi idiotów, tak się wyrażę. No niestety, niektórym się to udało, niektórym nie. Ale pamiętajcie, i oto od samego początku pandemii powtarzam, nie dejmy się zwariować. Róbmy swoje. Miejmy totalnie wyrąbane na cała ta sytuacja. Żyjmy po swojemu, tak jak my żyli, a nic się złego nie wydarzy. No teraz mamy zaś sianie innego strachu. No właśnie, że jak wybuchła wojna na Ukrainie, to zaczęto znowu nas bombardować innym rodzajem strachu, że u nas będzie wojna. Powiem tak, że wojna może być w każdej chwili, więc nie mamy na to żadnego wpływu, ale nie ulegajmy też takiemu zastraszaniu. Bo media robią swoje, rząd robi swoje. I to jest wszystko pod publikę, ale najgorsze jest to, że oni wywołują ten strach, a tam giną ludzie. Giną niewinni ludzie. Przez takich burżujów, którzy rządzą tymi krajami, którzy po prostu jeden drugiego chce wykończyć, żeby tylko zagarnąć do siebie, żeby obołać się carem, królem, żeby móc rządzić nad innymi, żeby wszyscy go słuchali. No tak, to jest prawda.
banda idiotów rządzi, a ty, zwykły szary człowieku, jesteś zabijany po to, że tylko żyjesz. Ach no, nakręciłeś się trochę, ale kilka słów prawdy trzeba było powiedzieć. Panie Łukaszu, jest pan wielki, że pan też to powiedział, Roba też to powiedział i się nie boi odpowiedzialności. Myślcie sobie tam, co chcecie. Takie jest moje zdanie. Ta cała plandemia to jest jedno wielkie fałszerstwo. I zauważcie jedną rzecz. Plandemia w Polsce rozpoczęła się 12 marca 2022 20 roku. Dokładnie 2 lata później zaczynają znosić wszystkie obostrzenia. Przypadek? Nie. Pandemia była zaplanowana. 2 lata i potem skończymy. Potem będziemy mieć inną formę strachu, inną formę zastraszania. I inną formę po prostu sionio propagandy. Dobra, nakręciłeś się sporo. Zarówno na rowerze, jak i w słowach. Ale idąc śladem innych youtuberów, postanowiłeś wyrazić swoje zdanie. To jest co prawda rowerowo-narciarski świat, ale tym, kto ogląda mój kanał, to po prostu wie, że jak Roba się zdenerwuje, to go do wszystko. Oczywiście nie oskarżam tutaj żadnych ludzi, z którymi się tutaj zwracam. To pamiętajcie, że pandemia, wojna i wszystko, co z tym związane, to jest wina rządzących. Nie naszych, właściwie nie tylko naszych, ale i to jest cała jedna wielka klika, która sobie te sprawy wymyśliła, ułożyła i niestety je realizuje. Dobra. Tak, no to kolejny leśny trakt w mojej okolicy. Po prawej stronie rezerwat Rotus. No nie tak całkiem po prawej stronie, jeszcze jakieś tam 100-200 metrów. Rezerwat ścisły, torfowiskowy, kaj rośnie rosiczka. Takie bagna tam są, bajora, bażoły po naszemu. Łazić tam nie wolno, chociaż cała okolica tam chodzi na grzyby. Jak widzicie, już trawki zaczynają rosnąć, zieleni się. To trochę komplikuje sprawę związaną z poszukiwaniem słupków prusko-austriackich. To takie plany na dzisiaj były, ale w związku z tym, że muszę iść niestety do roboty na nocka, te plany trzeba było zmienić. Myślę, że uda się to za tydzień, a za tydzień mamy Wielkanoc, ale już są dość długie dni, więc po mszy można jechać na rajza i coś zdziałać. Chociaż ja już tak z tymi słupkami na wiosnę, to już cały czas tak godzą, a nigdy to jeszcze do realizacji nie doszło. Lubię tutaj te tereny, strasznie lubię tu jeździć. Tak się zastanawiam, czy w tym sezonie nie zrobić też rajzów piechty, bo od zimy mi to tak chodzi po głowie w związku ze skiturami. 4 razy byłem na skiturach, fajnie było. Roba dopiero zaczyna tę przygodę. W sumie żeś był 21 razy na nartach zjazdowych 4 razy na skiturach, czyli 25 razy, 25 skirajzów. No, 2 skirajzy brakło i byłby wyrównany rekord. No, ale też sezon narciarski był wyjątkowo długi, od 12 grudnia do 2 kwietnia, do 3 kwietnia. Tak więc fantastyczna sprawa to była. I tak jeszcze nawiązując do
sezonu narciarskiego ostatni film związany z zakończeniem tego sezonu wywołał taką kontrowersję. Głównie tytuł, że było tam złamanie. Rzeczywiście do złamania doszło. Ale jak poważne złamanie to było, musicie obejrzeć ten film. Bo ta osoba, która wywołała kontrowersję, no przeczytała pewnie tytuł, a nie obejrzała filmu. Więc doszły mnie takie słuchy. Więc polecam, obejrzyjcie tamten film, jak żeście nie widzieli, a będziecie wiedzieć, co to za złamanie u mnie było i jakie to ma konsekwencje. A ja już jest przy wiślanej trasie rowerowej w Zabrzegu. Tam prosto bym mógł jechać do Ligoty, ale niestety tam się po prostu nie dojechać. Chociaż widać tam koniec lasu, nie? Wyjechałby praktycznie na swoją ulicę. Ale damy radę. Greenway po prawej stronie widać. Ale tu już jest WTR, wiślana trasa rowerowa. Mam ten zaszczyt mieszkać niedaleko mi. Chociaż nie wiem, czy to taki zaszczyt, bo jak żeście widzieli tam na początku filmu, to stan tych dróg na tej WTR-ce u nas to jest po prostu gańba. Ale ja na to nie mam żadnego wpływu. Pisma wysłali, wszystko. Wszystko się rozwalo o biurokrację. Ale cóż, no. Taki kraj, taki rząd, takie prawo. Kurczę, plecy mnie coś bolą. A dawno nie było realizowane. Ale spoko, plecy się przyzwyczaiły. Bolały mnie na nartach. Przyzwyczaiły się, przestały, teraz będą boleć na rowerze, przyzwyczają się i przestaną. Nie ma coś od paniki, strachu, bo jak wiecie, to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak, ja już jest za brzegu. Tu jakieś kamery. Ale można przejechać. Okej. No, jadę tutaj. Zrobię. W Ligocie jadę sobie taką polną miedzą do domu. Tak więc żegnam się z wami. Trzymcie się i do zaś. Nie mówiłem, że hardcore będzie w samej chałupie. No to ja już przyjechałem pod zakład pracy. I efekt jest taki, że reszta ludzi jeździ autami. Ja jeżdżę rowerem. I jestem pierwszy. I zakład jeszcze nie otwarty. A jest za 20:10. I to jest właśnie ta przewaga rowera nad autami. Że przyjeżdżasz szybciej do roboty. Tak, no to centralnie, że jest na granicy Brunowa i Ligoty. Już jest poniedziałek, 11 kwietnia 2022. Wracam se z nocki. Przez takie oto moje tereny nad Iłownickie.
nocka przebiegła fajnie, oby pozostałe 4 też tak przebiegły, także no z niedzieli na poniedziałek musiałem iść, bo tak my się dogadali w robocie, żeby nie iść na nockę w Wielki Piątek, z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę, nie? No to wiadomo, to już jest triduum paschalne i raczej ludzie by nie chcieli iść do roboty, chcieliby wolne, nie? Też przed świętami. Dobra, no to czymcie się i do zaś.